samolotem z Santiago de Chile przeleciliśmy na południe do Punta Arenas. Wjeżdżamy z lotniska do miasta. Miasto leży nad cieśniną Magellana. Liczy 120 tysięcy mieszkańców. Jest najdalej wysuniętym na południe miastem tej wielkości na świecie i bramą do chilijskiej Antarktyki. Latem dzień trwa tu 20 godzin, mimo to temperatura w pełni lata rzadko przekracza 10 stopni, a bardzo obfite opady wynoszą ponad 4000 mm rocznie. Magellan dotarł tu w 1520 roku i spędził tu zimę. Od połowy XIX wieku port w Punta Arenas był najruchliwszym portem na świecie. Ten okres prosperity skończył się gwałtownie po otwarciu kanału panamskiego, który znacznie skrócił drogę z Europy do zachodnich wybrzeży obu Ameryk. Plac Muñoz Gamero w centrum miasta, nad którym góruje odlany w brązie pomnik Magellana. Wokół piedestału postaci Indian, których w rzeczywistości niemal doszczętnie wymordowali europejscy osadnicy, pragnący mieć pewność, że żaden tubylec nie będzie im przeszkadzał w wypasie owiec. Jeden z najładniejszych budynków w centrum Punta Arenas. Kościół Salezjanów z 1828 roku. Cieśnina Magellana łączy Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. Ma 550 km długości i od 2 do 45 km szerokości. Jej maksymalna głębokość wynosi 1180 m. Cieśnina oddziela wyspy Ziemi Ognistej od kontynentu południowoamerykańskiego. Jedziemy przez Patagonię, smaganą wiatrami krainę na krańcu Ameryki Południowej. Za oknem całymi kilometrami ciągnie się bezludny krajobraz Pampy.